OK Google, rozśmiesz mnie. Tempa Gido. Nie mogłem się doczekać, kiedy to powiesz. Amerykańscy naukowcy szukali najstarszego człowieka na świecie. Dotarli do informacji, jakoby gdzieś na Syberii mieszkał mężczyzna mający 187 lat. Wyruszyli więc z ekspedycją, szukali i znaleźli. Pytają, ile pan ma lat? W tym roku kończę 188. Pan musi iść z nami. Będzie pan sławny. Nie wiem, czy mnie tata puści. Tata? A gdzie jest pana tata? Poszedł z dziadkiem na ryby. Co mop zawsze ogląda w walentynki? Przeminęło z wiadrem. Może to cię rozbawi? Jak się nazywa lekarz, który leczy pandy? Pan doktor. Jakie są ulubione ryby matematyka? Sumy. Jaki jest ulubiony film science fiction owadów? Termit. Nator. Jak się nazywa przesolona firanka? Zasłona. Tato, już nigdy więcej nie pójdę z tobą na sanki. Nie gadaj tyle, synu, tylko ciągnij. Może to cię rozbawi? Dlaczego jajka nie potrafią dochować tajemnicy? Bo pękają, gdy się robi gorąco. Mam w zanadrzu kilka sucharów. Przychodzi Jasiu do domu szczęśliwy i mówi: nauczyłem się liczyć do 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jasiu, a gdzie jedynka? Pyta tata. Jedynka jest w dzienniczku. Mam dla ciebie coś specjalnego. Na lekcji plastyki dzieci rysują sporty zimowe. Podchodzi pani do Jasia i pyta: Jasiu, czemu nic nie narysowałeś? Nieprawda, narysowałem małysza. A gdzie on jest? No, poleciał. Dawaj coś śmiesznego. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Dwie muchy grają w piłkę nożną w filiżance. Po jakimś czasie jedna mówi do drugiej: staraj się, bo za tydzień gramy w pucharze. Panie doktorze, wszyscy mnie ignorują. Następny proszę. Mam dla ciebie coś specjalnego. Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają: mamo, mamo, wygrałaś konkurs klasowy, czyja mama jest najpiękniejsza? Wszyscy głosowali na swoje własne mamy, ale tylko ty dostałaś 2 głosy. Dlaczego duchy nie kłamią? Bo wiedzą, że możesz je przejrzeć na wylot. Tatusiu, czy ocean spokojny zawsze jest spokojny? Ojciec odpowiada: czy nie możesz zapytać o coś mądrzejszego? Mogę. Chciałbym wiedzieć, kiedy umarło Morze Martwe. Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły. Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy. Dlaczego? Nie musisz kupować książek na przyszły rok, zostaje w tej samej klasie. Co Ocean Atlantycki wyznał Oceanowi Indyjskiemu? Nic, bo nie nadają na wspólnych falach. Jaki jest największy las na świecie? Pyta pani Jasia na przyrodzie. Las Vegas. Nareszcie mogę się z kimś tym podzielić. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie garażu. Tutaj baza rakietowa. Źle pan trafił. Nie, to wy źle trafiliście. Chciałbym być bardziej dowcipny. Jaki jest film, którego boją się wszystkie pralki? Człowiek z bielizną. Co jedna flaga powiedziała do drugiej? Nic, tylko sobie pomachały. Co robi traktor u fryzjera? Warkocze. Spotykają się dwa jeże. Jeden ma zabandażowaną łapkę. Co ci się stało? Chciałem się podrapać. Gdzie duchy i kościotrupy jadą na wakacje? Nad Morze Martwe.
jest ulubiony film piłkarzy? Robocop. Nareszcie mogę się z kimś tym podzielić. Plaskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz sam raz. Asystent zaśpiewa jeszcze raz. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. A my mamy w domu wszystko, chwali się koleżankom mała Ala. Skąd wiesz? Bo jak tata przywiózł z delegacji gitarę, to mama powiedziała, że tylko tego brakowało. Chciałbym być bardziej dowcipny. Fragment wiersza Aleksandra Fredry, Paweł i Gaweł. I widzi, cóż tam? Cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką miedzi na komodzie. Co wać pan robisz? Ryby sobie łowię, ależ, moś panie, mnie kapie po głowie. A Paweł na to, wolność, Tomku, w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie, jak ty komu, tak on tobie. La 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 mobile. Zrywam boki ze śmiechu. Plaskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz sam raz. Asystent zaśpiewa jeszcze raz. Google, ty tempa dzido. Mogę powiedzieć to samo. Chciałbym być bardziej dowcipny. Zapodaj żarcik. Wciąż jeszcze pracuję nad swoim poczuciem humoru. Trzech mężczyzn płynęło łodzią, która się przewróciła. Tylko dwóch z nich zmoczyło włosy. Dlaczego? Bo jeden z nich był łysy. Przychodzi kucharz do lekarza i mówi: panie doktorze, ostatnio zauważyłem, że źle słyszę na jedno ucho. A na drugie? Kotlet schabowy, frytki i surówka z marchewki. Rozmawiają koledzy. Powtarzałeś coś przed egzaminem? No jasne. A co? Będzie dobrze, będzie dobrze. Idzie Jasiu do Bacy i mówi: powiedzcie, chrząszcz brzmi w trzcinie. A Baca na to: chrobok burcy w trowie. Dwóch facetów niesie ciężką szafę na 22 piętro. Nagle jeden mówi: mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość. Zacznij od tej dobrej. Jesteśmy już prawie na 22 piętrze. A ta zła? To nie ta klatka. Zofia po 2 tygodniach diety zrzuciła wagę. Z 8 piętra. Jedno oko mówi do drugiego: tak między nami, wydaje mi się, że coś tu węszy. Jak się czuje ogórek w towarzystwie śmietany? Mizernie. Może to cię rozbawi? Mamy twojego syna. To straszne. Czego chcecie? Niech pan przyjdzie i go odbierze. Zaraz zamykamy przedszkole. Ciśniem na Bagdad. Z przyjemnością. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem.